dyskusja, taka poważna dyskusja o odpowiedzialności Jana Pawła II za kryzys pedofilski w Kościele, to nie jest tylko sprawa McCarricka, jak wiedzą wszyscy, którzy się tym interesują, ale też na przykład Maciela Degollado, Meksykanina. No to postawienie tego problemu publicznie, odpowiedzialności, no naturalnie ma aspekt polityczny. To znaczy przecież obecna władza stawia się w pozycji obrońców nie tylko Kościoła, katolicyzmu, wartości chrześcijańskich, ale także samego świętego Jana Pawła II. Więc tutaj będą się działy rzeczy bardzo dramatyczne, mnie się wydaje. Nie przewiduję, że w najbliższym czasie no, stanie się coś takiego, że będzie rewizja tego pontyfikatu, wizerunku, oceny tego pontyfikatu Karola Wojtyły na szczytach władzy politycznej i kościelnej, bo to po prostu uderza w ich interesy, bieżące interesy, to jest niemożliwe. Natomiast oddolnie wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo krytyczny moment dla Kościoła, dla katolicyzmu w tym sensie, że po prostu pokolenie młodych i najmłodszych, nawet jeśli chodziło do Kościoła, w świetle tych rewelacji, w świetle kryzysu wokół aborcji, zaostrzenia aborcji, to pokolenie, jeśli będzie chciało jeszcze mówić o Janie Pawle II, to będzie zupełnie inna gotowość niż w moim pokoleniu, w moim środowisku. To będzie taka mniej więcej historia, że im będzie się ciągle Jan Paweł II z czymś kojarzył, ale z czymś zupełnie innym niż naszemu pokoleniu, to znaczy z kardynałem Dziwiszem, i kardynał Dziwisz będzie im się kojarzył ze sprawą Janusza Szymika, no i oczywiście słynnego listu, który podsunął papieżowi Janowi Pawłowi II, kiedy był jego najbardziej zaufanym sekretarzem osobistym, listu McCarricka, który błaga, żeby po prostu papież nie dał wiary tym wszystkim pomówieniom, plotkom, oskarżeniom o to, że on ma jakiekolwiek grzechy i przestępstwa seksualne na sumieniu. A czy pan, z czym będzie się kojarzył? Zupełnie się będzie inaczej kojarzył, negatywnie.